Serdecznie witam wszystkich zebranych. Pana burmistrza, panią skarbnik, pana sekretarza, radnych, pana dyrektora szkoły Kulisku, pana dyrektora domu kultury, przedstawicieli Straży Pożarnej i Policji. Serdecznie witamy kierowników gospodarki komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sołtysów. I proponuję na dzisiejszą sesję następujący porządek obrad. Tak jak otrzymali szanowni państwo radni, jest taki dość obszerny, ale myślę, że przy dobrej współpracy uporamy się z tym bardzo szybko. Po otwarciu obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad 11 sesji Rady Gminy, interpelacja radnych, informacja wójta gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności międzysesyjnej, przedstawienie sprawozdań działalności za 2016 rok, sprawozdanie pana wójta, gospodarki komunalnej, domu kultury Witeskiej, samorządnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia, Komisji Gminnej, Komisji do spraw rozwiązywania problemów. Przedstawienie sprawozdania działalności za 2016 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie w Gminie Puls na lata 12-20 i działalności Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie za 2016 rok. Punkt 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Puls oraz prognozy na 2017 rok. 10. Punkt. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2016 rok i wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. 11. Punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego. 12. Punkt. Udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Podjęcie uchwały. Przedstawienie założeń planu pracy wójta gminy na 2017 rok. Przyjęcie sprawozdania działalności Rady Gminy za 2016 rok. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji Rady Gminy sprawozdań działalności Komisji w 2016 roku. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, zmian w budżecie, ustalenie diet Rady Gminy Puls, ustalenie diet sołtysów sołeckich Gminy Puls, przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019, uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puls, szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, zamiast zamieszkaną przez właściciela nieruchomości odpadów zagospodarowania odpadami komunalnymi. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego prawa zagospodarowania przestrzennego części wsi Wojtowiewie. Upoważnienie wójta gminy do ustalania zasad wynajmu siedlisk wiejskich. Podjęcie deklaracji Rady Gminy Puls w sprawie przyjęcia karty samorządności. Przedstawienie projektów sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości stanowiących własne skarby państwa podlegających komunalizacji na rzecz gminy. Odpowiedzi na interpelacje rady, wolne wnioski, informacje, zamknięcie obrad. Kto jest za przyjęciem? Nadmienię jeszcze, że na 15 radnych obecnych jest już w tej chwili 11, czyli nasze obrady są prawomocne. Serdecznie witam jeszcze powiatowego radnego pana Józefa. Teraz więc, szanowni państwo radni, kto jest za przyjęciem niniejszego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Więc porządek obrad taki, jak zaproponowano. Następny punkt to jest przyjęcie protokołu z obrad 11 sesji. Proponuję o przyjęcie go bez odczytywania. Był wyłożony, można było się z nim zapoznać. Proszę, kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania? Proszę, dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie protokół został przyjęty. Proszę teraz państwa radnych o interpelację. Proszę. Chciałem się zapytać, czy będzie odbierany termin nieodpłatny przez gminę. Dobrze, dziękuję. Jakie jeszcze inne? Proszę. Chodzi o 10 metrowe pasy drogi tam, już jeśli tą pora pamięta, prawda? Tam gdzie nie kurza, to na pewno. Dziękuję. Czy są jeszcze? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu.
Witajcie goście. Ostatnie sesje odbyły się 24 marca, troszeczkę czasu minęło, ale tych spraw nazbierało się trochę, dużo, może mniej spraw, ale wchodzenie mieli, jeśli chodzi o te sprawy, to naprawdę sporo. I zacznę od tego, że uchwały, które były podjęte, zostały zrealizowane, bo są w trakcie realizacji, bo w trakcie realizacji to jest mniej więcej te uchwały dotyczące planu przestrzennego, bo jeszcze dzisiaj jedną zmianę też wprowadzimy, bo w Wojtekiewie, gdzie zakupiono działkę, musimy też przystąpić do zmiany, bo ten plan, który przyjęliśmy, jeszcze nie wiem, w którym roku, który już sporo lat minęło, przewidywał przykładowo nie oczyszczalnie, a zbiorniki zamknięte, jeśli chodzi o ścieki, a ci inwestorzy, którzy chcą, to przeważnie chcą już oczyszczalnie przyrodowo budować. A plan nie pozwala. Także tutaj akurat w Wojtekiewiach to będzie też dotyczyło i później wygląda na to, że plan przestrzenny nie będzie kosztował więcej niż 40 tysięcy euro, więc tutaj zamówienie z wolnej ręki i tutaj tak będzie. Teraz tak. Kłopoty mam straszne, bo cały czas kręci się w głowie od wielu rzeczy. Jedna rzecz, która mi się nie udała i to znaczy nie udaje się, dowóz dzieci do tej. Powiem, na czym był problem polega. Jeśli byśmy podpisali umowę, to tylko na miesiąc, bo Krasnowo w ogóle odpada, bo przepisy nie pozwalają nam wozić dzieci do Krasnowa. Ani nam, ani to jest zadanie gminy Sejmy, bo oni mają szkołę, prowadzą, subwencje otrzymują i tego. Bo ja też nie jestem w rozmowie z zakładem komunalnym Leśnik, tak? I dobra, ale po pierwszym, no można by było dłużej, a to by kosztowało 45 zł, przepraszam, 54 zł dziennie. To woda takie mniej więcej, jak ja liczyłem, tam do 10 tysięcy i tak dalej. Jest problem inny, że od 1 września po tej trasie, gdzie pani Sołtys nasza mieszka, już nie będzie tam jeździł, bo nie ma dzieci, nie będzie jeździł do Krasnowa czy tam do kogoś, gdzie wozi dzieci. Tak oni tam nie powiedzieli. Nie wiem, czy kombinują, czy nie kombinują. W każdym razie to najlepiej ich zapytać samym, bo nie wiem, wy lepiej odwiedzujecie się. Ja nie mówię o Krasnowo, tylko chodzi o to, że już nie będą do Sejny, w kierunku Sejny jeździć. Coś w tym rodzaju. I jeśli już byśmy ich wynajęli, to co już, bo przy okazji to inaczej, jeśli byśmy ich wynajęli, to granica 120 zł w dzień wychodzi. Bo specjalnie to oni jeździ. Więc tutaj ja na to nie mogę pójść, bo to jest za drogo. To znaczy, bo chodzi o to, że można, ceny umownej nie ma, bo zakład komunalny ich transport prowadzi, więc oni muszą kalkulować kilometry, godziny, paliwo i tak dalej, kalkulacje przeprowadzają. Więc to jest jeden problem. Drugi problem bardzo duży, przedem wygrała firma na ośrodek zdrowia i myślałem, że więcej firm będzie startować, ale nie. I tutaj też nie tylko, ale 500+ działa bardzo. Firmy nie mają pracowników, więc nie startują do przetargu. Mają jakieś robótki i z tymi robótkami zajmują się, żeby przeżyć. Jedna firma startowała i to 200 tysięcy więcej niż byliśmy w ramach projektu przeznaczonych środków. Ale umowę podpisaliśmy z datą 16. Dzisiaj po sesji znowu się spotykam, bo kłopot jest przeważnie, jeśli chodzi o przeprowadzkę. Przeprowadzka sama w sobie nie jest problemem, ale problemem są przepisy. Bo jeśli rehabilitacja, nasze ośrodki zdrowia, ale tak samo i apteka mają umowy różnego rodzaju, mają koncesje i mają zgodnie z przepisami przyjęte pomieszczenia, żadnych przeprowadzek nie może być. Ewentualnie, jeśli chodzi o aptekę, zawieszenie tylko do miesiąca działalności, a jeśli chodzi o ośrodek zdrowia i tak dalej, to ewentualnie do tygodnia z miesięcznym z miesięczną informacją dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc dzisiaj się spotykam i nie wiem, czym się to skończy, bo jeśli wykonawca będzie się ubierał, to ja też będę się ubierał, że nie możemy wyprowadzić, bo to też ważne, kontrakty i tak dalej. Musimy dojść do konsensusu, żeby remontować, ale tak jak w naszym organizmie. Z
pokoju do pokoju i tak dalej. Bo tu problem jest, jeśli chodzi o wewnątrz, to ta część główna będzie remontowana wewnątrz, bo i podłogi są, ale we wszystkich budynkach, pomieszczeniach wody i kanalizacja. Chciałem jeszcze dodatkowo dać i ogrzewanie. Więc tu tej kucie, myślę, że tutaj uzgodnimy, że na ten czas właśnie wtedy ulowy, wyprowadzenie się kiedyś w środku. Ale problem jest i z dachem, bo trzeba odsłonić dach, żeby mgła to założyć na konstrukcję. Więc odsłonięcie. Będzie to zabezpieczone foliami i tak dalej. To już dachy z siebie robił, jeśli deszcze były, to żadne zabezpieczenie folii podwójnych i tak dalej, podwójnych nie daje, jeśli to są silne nawałnice, ale też i przy mniejszych deszczach. To także akurat takie problemy. Jak na złość jeszcze wczoraj rozpoczęto roboty przy torach Świnoziemia. Kontrola przyjechała z Białegostoku PKP, którzy twierdzili, że nic nie wiedzą na ten temat, a my mamy całe szczęście, że wszystkie pozwolenia, wszystkie na wejście na ich grunt PKP i tak dalej. No, cały czas coś się kołocze i tak się, wiecie, zastanawiałem bardziej. Sami wiecie, jak się nic nie robi i leży, to najwyżej mogą plecy rozboleć, tak? Albo oczy odpoczynają w telewizorze, a jak się coś dzieje, to kurde, albo dysk, albo ręce bolą, albo głowa boli, albo coś innego i jeszcze ktoś, przepraszam, o tym boli. Także tak jest. Ale w każdym razie liczę na to, że niektóre rzeczy nam się udadzą i zobaczymy dzisiaj. Ponadto już nie mogę się policzyć, bo ten miesiąc cały trwała praca przy projektach unijnych, miękkich, Polska-Litwa, bo wszyscy partnerzy z Litwy przeważnie do nas dzwonili. Składamy ich chyba 18. Przedwczoraj jeździłem w Wilno, Kowno i Jonawa. 11 podpisałem, dzisiaj nie wiem, Janek, ile. 3, 4? 4. No chyba, jutro jeszcze parę, bo w poniedziałek jest ostatni dzień. Dziękuję, uczestniczymy tylko, żeby uczestniczyć, ale też chcemy zapytać, czy te imprezy, które odbywają się, to je wpisujemy tam. To jest i Jora, jest i Dzień Seniora, tylko Olimpiada Seniorów. Jest przykładowo zakup wieżni z tego skola, właśnie tunel tej pomieszczenia, stołu do tenisa, siłowni na powietrzu tutaj w Puńsku, a takie rzeczy też, żeby niektóre rzeczy uporządkować. I tak to z tymi projektami. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no więc Rada Społeczna z tego odbyła się, ośrodek nasz, jeśli chodzi o taką rzecz, to działa dobrze, no pacjentów jest sporo, czasami ponad 100 dziennie przychodzi. Komisje rewizyjne, więc stąd i uchwały tam, jeśli chodzi o absolutorium i inne dotyczące. Teraz tak, do 25 maja ma przygotować kosztorysy na chodniki i tutaj chodnik, druga strona ulicy Cugów, ulica Zygmunta, ale tutaj nie koło wójta, to panu następny po drugiej stronie, do domu kultury tam dociągnąć. W Widugierach przy kościele dookoła kościoła i w Smolanach przy szkole. Dzisiaj próbowałem się dowiedzieć, czy wniosek do Smolany tego modernizacji przeszedł, jeszcze nie ma żadnej. To znaczy nie ma w internecie żadnych informacji. Chciałem z panią dyrektorem porozmawiać, pani dyrektor gdzieś się zajęta, więc na razie nie dowiedziałem się. Jakie środki chodzą, że do końca maja ma być informacja, miała być przed Wielkanocą. To także trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o asfalt, to elek wykonany, w następnym tygodniu przychodzi firma na Bochę na poprawki. Jeździłem tydzień temu z inspektorami, z kierownikami budowy, pokazywałem im, to znaczy chciałem, żeby oni pokazali, w których miejscach będą poprawki. I to, co ja chciałem i nawet troszeczkę więcej, będzie wszystko poprawione. Nowa warstwa na te, tu około Jukiewicza, aż do końca tam mniej więcej Budzejki i później tam, gdzie chrobnicy mieszkają i tak dalej. No właśnie, i teraz tak, jeśli chodzi o zjazdy, wjazdy i tak dalej, ja muszę zobaczyć, czy są one w zadaniu. Jeśli nie ma, no to my zrobimy, ale to chodzi o zbiorowe. To my zrobimy, bo nawet na działkę gminną też trudno dojechać, więc my musimy swój sprzęt, to zrobimy.
tylko muszę to sprawdzić. Bo sami pamiętacie dokładnie, że składaliśmy to do programu rozwoju obszarów wiejskich drogę PLR i Bokrze. Nie mogliśmy większej dotacji otrzymać niż 3 miliony złotych. Po przetargu to inaczej wyszło. Więc okrajaliśmy na maksa kosztorysy, żeby zmieścić się w tych 3 milionach. I dlatego niektóre rzeczy, tak samo i zjazdy czy niezjazdy, zostały w PLR. W PLR przedłużyliśmy jeszcze, prosiliśmy Urząd Marszałkowski o przedłużenie pomiędzy spółdzielnią a panią Balita, bo oni złe papiery złożyli na decyzję środowiskową, więc to trwa. Więc, ale już widzieliście, przygotowane. Też daliśmy ze swoich środków kupione przepusty na wjazdy do kul. Tam, gdzie trzeba, wiecie, jakie ze mną jest. Nawet widzę, że niekoniecznie, ale człowiek przychodzi i prosi, no to ja nie lubię się kłócić, bo chcę spokojnie spać, na razie śpię, także czasami tak jest. Żwirujemy teraz, jeśli chodzi o żwirowanie, to żwirujemy na Wiłujsze, Wojczuliszki, Grąbole, te odcinki i w poniedziałek od razu przechodzimy, tu nie ma tam Aleksy, ale przechodzimy na drogę, bo tam już 8 przeszedł, karne już zakryte, dzisiaj dostałem telefon, że już wszystko jest przygotowane, prześwirować koło Wierzbiły, bo tam wodę będą odbierać, więc w poniedziałek tam przenoszę się, ale w każdym razie w tym terenie, a później przechodzimy już tutaj powoli, także spokojnie, tylko że będą przerwy, bo nie wiadomo jak z tymi... Jeśli chodzi o następne, przetarg, jutro jest przetarg na samochód strażacki. W Krasnopolu dwa były przetargi, się nie udało. Liczymy, że u nas jedna firma dzwoniła, to powinno się udać. 22, to jest poniedziałek, przetarg jest na Rejsztokiemie, Wojtokiemie i Trakiszki. Po tym przetargu, bo wiem dokładnie, że trafiliśmy z ceną, jeśli chodzi o kosztorys i zapisy w budżecie. Po tym przetargu robimy kosztorysy jeszcze na następne drogi. Jeszcze na dokładnie nie wiem które, ale na pewno na Oświnie, tam gdzie osada jest Świńskogórska. I zawsze zapominam nazwisko w waszych Bokrzach Sztylizm. I tam ja jeździłem, liczyłem, bo chciałbym, żeby ta firma zrobiła z wolnej ręki, ale jednak oni pewnie nie za dużo chcą troszeczkę. Więc to umieszczę w przetargu, bo tam jest do granicy gminy 420 metrów, do Szczebińskiego 200 metrów. Wtedy zastanowi się zgodnie z pieniędzmi, czy do niego, czy do pracy gminy. A bo człowiek mówi, panie naczelniku, nie wiem, czy się doczekam kiedyś odpadę. Ja myślę, że się doczekam. I już przygotowujemy, będziemy przygotowywać albo tak drogi, albo i zgodnie z przepisami na następne lata. Więc chodzi o 18 rok, 19, 20, bo ja myślę, że powinno nam się udać w ciągu 4 lat najważniejsze drogi, bo ich jeszcze zostało około 20 km. Także Danusia martwi się, bo martwi się, że ja z wielkim rozmachem idę, ale wiem, że coś jest potrzebne dla nich. I my wszyscy. Także tak to wygląda. Mam poproszę, aneks podpisujemy z i w poniedziałek już chyba PDM, albo jutro, jeśli dobrze, wchodzi na ulicę w Pińsku. Ta ulica Kraszewskiego, tak, tą nazwę znam, ale jej chodzi o to, gdzie o Olgę Wojciechowską do Zuków, a tam jest ulica, to powinno. Nie, to chyba Zuków też się nazywa. W każdym razie to był ten kawałek, a wczoraj wieczorem, już nie było kiedy wcześniej, oglądaliśmy jeszcze, żeby się widzieli do proboszcza wylewą, bo on nie ma ani głos, jak zawsze. A wiecie, że mamy nowość, jak zjazd jestem, to zawsze żwiry. Ktoś się zbiera i nie dajemy rady. Teraz ostatnio widzieli się kamyczkami posypał, to na to tylko asfalt pójdzie i to zrobimy. I jeszcze. A tutaj krótko, ale to jest też 60-70 metrów. A takie kawałki też dorabiamy, żeby co roku coś było. Kłopot mam i tutaj aneks podpisujemy, jeśli chodzi o Szołtary. Szołtar z Solty, to jest, tak?
Zaplanowaliśmy drogę 3,5 metra, 9 cm asfalt, ale teraz geodetę wpuszczamy, mierzymy, bierzemy 9 metrów szerokości, więc tutaj możliwy jest, chyba zgodnie z różnymi artykułami nie będzie pasowało, bo droga tam jest chyba szerokości albo 4, albo 5 metrów w ogóle planowa, więc do 9 metrów, żeby wylać 5-centymetrowy szerokości. Firmy dołożą się. W jaki sposób to różny? Żywina się otwiera, to już nie nasza gmina, ale otwiera się żwirownia i kurzbet będzie stamtąd woził żwir. I on oferuje się po kosztach własnych zrobić betonowy. Tylko prosiłem o kosztory, bo jeśli on będzie tańszy o te 20%, jak zakłada się asfalty, to wtedy z nimi, no przedtem trzeba będzie mi pogłosić, ale z nimi i po kosztach zrobił betonowy. I tu chodzi o nazwę, bo znaki tutaj na Kuńsk zawsze są te sprosi. Już będziemy zamawiać zaraz znaki. To także tak wygląda. Jeśli chodzi o dziury w asfaltach, to wczoraj przyszły części do zawieszarki, bo tam było potrzebne sprzęgło. 4, tak. Wszystkie instrumenty. Także o tak to. W przyszłym tygodniu powinno to pójść. Tylko z trawami teraz zauważyliście, że trawy już poszły do ciebie. To nie wiem, czy kółeczkami nie będziemy się kręcić, jak trawy będziemy prosić. To tak to wygląda. Bardzo dziękuję dwóm osobom w tym przypadku. Nie mogę nie powiedzieć to dla Stanisława Jakowskiego, którym